Wspominaliśmy podczas zwiedzania naszej izby tradycji historii, między innymi najnowszego ponadto, czyli lokomotywy 409DA786. Czy byłby Pan skłonny powiedzieć parę zdań więcej o jej pozyskaniu, bo wspomina Pan o pociągu sieciowym? No tak, tak. No, oczywiście mogę wspomnieć, jak zaczęliśmy 1 lipca 2001 roku działalność jako spółka, pojawił się problem obsługi pociągu sieciowego. Pociąg był oczywiście nasz, natomiast ta drezyna nie była sprawna. Był taki pociąg sieciowy dopięty do lokomotywy. SM-42 tam przeważnie, albo 30, tam różnie tam nam cargo przydzielało te lokomotywy. Przydzielana była lokomotywa i maszynista. Pierwsza faktura, jaka przyszła, no to nam stanęły włosy dęba na głowie, bo na pensję nie było, a tutaj taka cena. My się zastanawialiśmy, skąd oni to wzięli, oczywiście nie chcieliśmy zapłacić. Była dyskusja, oni tam sobie wyliczyli jakieś wskaźniki, proszę bardzo, tak wychodzi. Dyspozycyjność lokomotywy, a lokomotywa stała. Stała, ale ten dyspozycyjność tyle tam. Zaczęliśmy się rozglądać, co tu zrobić, wykończą nas przy tych naszych skromnych dochodach. Pojawiła się, gdzieś znaleźliśmy w jakimś, nie pamiętam gdzie ja to znalazłem, w internecie czy w gazecie. Tam w Kowarach sprzedaje firma lokomotywę taką właśnie. Myślimy sobie, dobra, jak na nasze potrzeby tutaj pociągnie ten wagon, trudno. Sprawna w tym sensie, że ona tam miała papiery wszystkie. Kłopot był tylko z transportem, okazało się, że nie można jej było włączyć w skład nawet specjalny. Znaczy nawet można, tylko że tam chyba ze 3 tygodnie by jechała i trzeba by było, bo tam ograniczona szybkość oczywiście, trzeba te wiązary rozłączyć tam i dać konwojentów, no więc tych konwojentów trzeba było nieustannie wymieniać, bo to tydzień czasu podobno miało trwać. Czyli na czepa i tir? Zdecydowaliśmy się tak, na transport, na czepa i tir. Sławek tam gdzieś znalazł przewoźnika, przyjechaliśmy tutaj w jeden dzień. Kłopot był tylko z rozładowaniem, bo rozładowywaliśmy na Batorego. Ale okazuje się, że zamówiliśmy dźwig i się udało. Bardzo szybko zaczęła być eksploatowana. Tam później to oczywiście już tam jakieś przeglądy te standardowe były wykonywane przez uprawnionych pracowników z zewnątrz, ale to były grosze w porównaniu z tym, czego sobie życzyło cargo. I tak się stała naszą lokomotywą spalinową, pierwszą w historii WKD chyba. Tak. Bo ona, rozumiem, tutaj później w Grodzisku stacjonowała. Oczywiście, stała w Grodzisku, ona tutaj przeciągała trochę składy tam, ale tej pracy nie miała zbyt dużo. Myśmy w międzyczasie kupili tą drugą lokomotywę. 401, tak. I de facto 409 rozpoczęła służbę na WKD. Mniej więcej? 2002 rok chyba. Nie, przepraszam, nie, 2001. Pierwszy, bo to naprawdę było w miesiąc, dwa po rozpoczęciu działalności. Mówię, ta pierwsza faktura i szok i natychmiast trzeba było coś znaleźć.